Witajcie kochani na kolejnym czytaniu wyboru. Właśnie w komentarzach pod ostatnim filmem zachęcona właśnie takim zapytaniem, kiedy będzie to czytanie, tym bardziej właśnie je robię. Cieszę się, że czytanie wyboru cieszy się powodzeniem, że lubicie je. Myślę, że podejmuję inne tematy, daję inne spojrzenie na różne sprawy, a 12.12, czyli 12 grudnia, jest też jakąś symboliczną bramą, jakimś przejściem, takim podsumowującym nasze dokonania przez cały rok, bo to jest ostatni miesiąc. W ogóle 12 składa się z jedynki, która właśnie odnosi się do nas, do naszych osobistych sukcesów, do naszych indywidualnych działań, a dwójka jest układaniem, dzieleniem się z innymi. Razem sumują się do trójki, która jest otwarciem na coś nowego. Trójki są bardzo twórcze i myślę właśnie, że to, co dojrzymy, to, co zauważymy jako nasze zasoby, będzie w bardzo taki kreatywny sposób pomagało nam w tym nowym roku. I właśnie to jest taki przełom, przejście przez drzwi do nowego roku, takie zamykanie tych drzwi z pozytywnym nastawieniem, z pozytywnym podsumowaniem właśnie, żeby to, czego dokonaliśmy w zeszłym roku, to, co się nam wydarzyło, czego doświadczaliśmy, nie było obciążeniem, a było takim popchnięciem do przodu, było takim wiatrem w skrzydła, który poczujemy, jak zauważymy, ile tego jest, czym dysponujemy, jak jesteśmy bogaci, jak mądrzy jesteśmy teraz. I właśnie takie zadanie ma to czytanie, żeby odpowiedzieć nam na pytanie, czego dokonaliśmy, co zrobiliśmy, co nam to przyniosło, co mamy, jacy jesteśmy, co możemy z tym zrobić w tym 2024 roku. Jak to wykorzystać? A więc, kochani, wybierajmy. Opcja pierwsza, opcja druga, opcja trzecia. Może dwie z nich, a może wszystkie będą Was interesować. A przy tej okazji chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować właśnie za cały rok tej wspólnej naszej pracy. Pracy ze sobą, nad sobą. Dziękuję, że tutaj jesteście. Bardzo czuję Waszą obecność. Ona ogromnie wspiera moją taką wewnętrzną właśnie pracę nad sobą i ze sobą. I mam nadzieję, że to też działa w drugą stronę. A teraz idziemy do kart. Witajcie w opcji numer 1. I tutaj pierwsza karta, być może to ona właśnie zasugerowała Was do tego wyboru. Karta spośród moich kart energii opowiada o takim bardzo odważnym działaniu. Być może właśnie ten rok, który się kończy, był pełen ryzykownych decyzji. Uczyliście się wchodzić w sytuacje nieznane. Być może, że ta karta pokazuje również, że to nie koniec, że jeszcze przed Wami też dużo takich sytuacji, w których będziecie mogli wykazać się dzielnością, że podoba Wam się to ryzyko, że ono właśnie wyzwala adrenalinę, że to jest coś, co lubicie, ale też coś, co przynosi skutek. Są wyzwania, które
po prostu przychodzą znienacka i trzeba na nie szybko odpowiadać. I właśnie czuję tutaj taką sytuację dynamiczną, w której być może właśnie jesteście. Wyzwala się tutaj też wasz ogień, tutaj jest mnóstwo ognia w tej energii i ta energia się nakręca. Tutaj jak gdyby jest coraz więcej takiego rozpalenia, więc myślę, że sytuacje, które rozpoczęliście w roku 2023, będą się jeszcze rozpalać i was rozpalać w roku 2024. A w pytaniu o atuty, o wasze osiągnięcia, no to myślę właśnie, że możecie sobie pogratulować odważnych decyzji, odwagi takiej życiowej, z którą wstajecie do boju, walczycie o coś, jesteście nieustraszeni. I karta właśnie zwraca uwagę na to, żebyście to zauważyli w sobie i to docenili. Patrzymy teraz na wszystkie karty, które opowiadają jak zwykle jakąś historię. Myślę długiej wędrówki, dosyć samotnej, jakiegoś zmagania się z czymś, może szliście pod prąd, może wbrew temu, co powiedzieliby inni, co mówili być może inni, ale dokonaliście czegoś, rozpoczęliście coś bardzo konkretnego. Pojawia się tutaj As Pentakli, który mówi o takiej ścieżce, na którą weszliście, która jest jakaś bardziej docelowa, jakaś bardziej długotrwała, oznacza coś, co jednak robicie, choć właśnie z tym ryzykiem, ale jednak z rozmysłem, bo eremita tutaj, który się pokazuje jako pierwsza karta, mówi, że posiadacie ogromną wiedzę, doświadczenie, to jest zasób, który broni się sam i właśnie myślę, że to oznacza, że teraz te wszystkie podjęte działania mają swoje ukierunkowanie, mają swój cel i wy umieliście ten cel wyznaczyć i po prostu podążacie w tym konkretnym kierunku. Myślę, że rozpoczęliście jakąś konkretną rzecz. Być może jest to nauka właśnie. Zdobywanie wiedzy w jakiejś dziedzinie, która daje wam taki obiektywizm. Tutaj jest karta sprawiedliwości, czyli równoważy wam coś, czego właśnie dotąd wam brakowało. I jest to wiedza taka wyższa. Wykwalifikowani będziecie, będziecie czuli się predestynowani do czegoś. Być może, że zdobywaliście tą wiedzę pod wpływem właśnie takiego impulsu, bo właśnie była ona niezbędna, potrzebna. To była potrzeba chwili. Być może właśnie, żeby móc zwiększyć swoje możliwości w jakiejś dziedzinie. Być może, żeby znaleźć argumenty, bo byliście pod presją czegoś, kogoś. Broniliście się, być może nawet w sądzie, bo jest tutaj energia sprawiedliwości. I to wszystko, co może wcześniej myśleliście, że jest trudne, mozolne, w ogóle pod prąd, teraz z perspektywy czasu oceniacie jako bardzo potrzebne, bo ruszyliście z czymś do przodu, bo zdobyliście właśnie no, taką wiedzę, która teraz was uwalnia, która daje wam nowe możliwości. I właśnie pierwszy górny rząd kart pokazuje wasze zasoby, to, co udało wam się osiągnąć, to, czego możecie sobie pogratulować w tym roku, który się właśnie kończy. Więc podsumowując, to, co jest waszym atutem, to ogromna wiedza i doświadczenie, które należy docenić, bo
odnaleźliście światło w mroku, bo daliście sobie radę właśnie idąc pod prąd i znaleźliście tą swoją ścieżkę i rozpoczęliście coś trwałego. I ten As denarów właśnie oznacza coś takiego. Znaleźliście drogę do czegoś, klucz do czegoś. I teraz dzięki temu jest równowaga, jest taka sprawiedliwość, do której wy się przyczyniliście właśnie. Sprawiedliwość jest też energią taką bardzo karmiczną, tak jakbyście umieli właśnie przepracować jakieś rzeczy, zrozumieli jakieś schematy w swoim życiu i wyszliście temu naprzeciw i pokonaliście coś nowym sposobem działania, dużą odwagą, nie chowaniem się przed czymś. Czuję tutaj też taką ideę, którą się kierujecie, bo ten eremita, ten wędrowiec samotny, który doświadcza, który właśnie idzie wytyczoną drogą i w zasadzie jego serce jest drogowskazem. Tutaj właśnie zaznacza się to piękne serce, kryształowe, czyste serce, które jest waszym światłem i myślę, że kontynuujcie tę drogę, bo ona jest pełna obfitości. Bo teraz przypatrzmy się, jak wygląda dolny rząd kart, a on mówi o tym, co przyniesie wam dostrzeżenie tego zasobu i jak gdyby kontynuowanie tego, co dobre było w roku 2023. I właśnie ta wiedza, te wasze osiągnięcia, które dostrzeżecie, docenicie w sobie, one dają wam poczucie niezależności, trwałości tego, co rozpoczęliście. Tutaj pokazuje się 9 denarów, taka energia dobrnięcia do celu, zdobycia tego, o czym myślałyście, o czym myślicie. Czyli może nawet to przełożyć się na właśnie taką trwałość, bezpieczeństwo długotrwałe, czyli te wasze działania skupione w jakimś konkretnym celu, one przyniosą efekty. Oprócz materii, być może właśnie tutaj chodzi o finanse, o pracę, o prestiż, który zdobyliście dzięki właśnie dokształcaniu się, wykształceniu. Ale też dzięki uzmysłowieniu sobie wartości, jakie wnoszą w wasze życia, wasze osobiste doświadczenia, bo umiecie z nich wyciągać wnioski. Czuję tutaj też takie wyzwolenie się z jakiejś sytuacji, która być może była nierównoważna. Wy uzyskujecie teraz z jakiejś może podległości taką niepodległość, przez to, że jesteście właśnie świadomi siebie, swojej wiedzy, swoich umiejętności, swojej takiej nadzwyczajności i niezwykłości. To jest taki wasz znak firmowy. Właśnie jesteście marką samych siebie. Mówię tutaj o marce, bo pewno wielu z was rozpoczynało jakieś nowe rzeczy, właśnie nowe kontrakty zawierało być może, albo szło swoją drogą, która może była przez jakiś czas niepewna, właśnie ryzykowna i potrzeba było odwagi, żeby to kontynuować. Ale teraz już wiecie, że warto było, bo już są pierwsze efekty, a rok 2024 jeszcze bardziej to potwierdzi. Jest tutaj też energia 4 denarów i to jest właśnie ten zasób, który już zgromadziliście. On będzie taką podstawą, której będziecie się trzymać w przyszłym roku. To jest takie zabezpieczenie. To jest klucz do dalszego rozwoju. I też chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę właśnie z tego zasobu, który zgromadziliście,
i żeby go tak łatwo też nie roztrwonić, żeby go uszanować, jak gdyby zabezpieczyć, pozostawić, żeby on rozrastał się, żeby on sam z siebie był dobrą inwestycją. Jest tutaj jeszcze energia cesarzowej, która w ogóle jest przecudną właśnie energią obfitości, która płynie. To jest energia w ogóle Wenus, planety miłości, piękna, zasobów. Więc tutaj myślę, że ta zasobność, która się tak bardzo pokazała, aż trzy karty są denarowe, więc mówią o materii, mówią o bezpieczeństwie finansowym, więc warto było ryzykować i prawdopodobnie będziecie ryzykować jeszcze, ale tutaj ostrzeżeniem jest, żeby nie ryzykować tym, co jest bazowe, ale żeby jakby dawać przepływ wszystkiemu, żeby nie ograniczać się do tego, co już macie, tylko żeby budować dalej. Czuję tutaj właśnie taką bardzo dynamiczną akcję i waszą też reakcję. Bardzo chyba możecie dużo uzyskać dzięki temu, że będziecie współpracować z urzędami, z instytucjami. One mogą być pomocne dla was. Ale odchodząc od materii i spraw takich czysto biznesowych, w których oczywiście ten wasz odważny ruch jest bardzo istotny, a jednocześnie taka mądrość w działaniu, samodzielność, to myślę, że tutaj też bardzo ładnie wyglądają sprawy relacyjne, bo Wenus, jak się pokazuje, to znaczy cesarzowa, opowiada właśnie o spełnionej miłości, o takiej równowadze w związku, o bezpieczeństwie w rodzinie, o macierzyństwie. To są bardzo piękne energie mówiące o miłości, o spełnieniu, o cieple, więc tutaj będziecie być może budować, zacieśniać swoje rodzinne więzy. Tutaj będzie poczucie bezpieczeństwa i myślę, że po jakiejś takiej długiej wędrówce w samotności, teraz właśnie odnajdziecie ciepło wśród rodziny, że będziecie cieszyć się właśnie taką rodzinnością, być może macierzyństwem. Niewątpliwie ten miecz, który dzierży sprawiedliwość, który też jest jednocześnie taką wagą, jest mieczem prawdy i pamiętajcie o tym, że ona wyzwala, ona też toruje drogę, bo w tym asie pentakli jest właśnie taka piękna droga, która się otworzyła dla was. I myślę, że będziecie tą drogę kontynuować, cokolwiek to nie oznacza, czy właśnie w waszych biznesowych planach, czy relacyjnych, czy przyjacielskich, czy jakichś inwestycyjnych, będziecie coś tworzyć, budować, kreować i będziecie rozumieć przy tym swoją wartość, swój udział. Ale ważne jest, żeby na tym etapie, w którym jesteście teraz, umieć spojrzeć w tył i podsumować tak pozytywnie siebie i pogratulować sobie. I wszystko to, co docenicie teraz w sobie, będzie wam kwitnąć i rosnąć w przyszłym roku. Bo czuję tutaj właśnie taką piękną obfitość, która do was przychodzi. I jest to bardzo sprawiedliwe, bo na to czekałyście. I no myślę, że to wszystko.
dużo pięknych zauważeń, dużo docenienia życzę i dużo sukcesów w przyszłym roku. A już teraz zapraszam Was a propos przyszłego roku do czytań na ten właśnie rok 2024, do czytań osobistych, które będą pełne no, jakichś, myślę, konkretów, takich właśnie wskazówek, które może Was utorują. Będą oczywiście też na kanale czytania ogólne, więc wszystkiego dobrego, kochani, wsłuchujcie się, jeżeli Wam to odpowiada i rozwijajcie się. Witajcie, kochani, w opcji numer 2. Patrzycie na kartę spośród moich kart energii i to jest karta szczerości, prawdy. To jest ta niewinność nasza, która wydaje się taka bezbronna, a jest tarczą, jest mocna, jest siłą. I myślę, że ci, którzy wybrali tę opcję, mierzyli się z prawdą w tym roku, który się kończy, że uczyli się wypowiadać szczerze to, co czują, że ta prawda miała taki torujący charakter, czasami była walcem, który Was mocno przeciągnął. Ale z drugiej strony była wyzwoleniem. I teraz uczycie się tej nowej prawdy. Akceptujecie ten nowy świat, który dzięki niej powstał. I teraz postanawiacie, że ta prawda będzie już zawsze wyznacznikiem, prawda serca. Że będziecie mówić o tym, co czujecie, nie ukrywając niczego i będzie to najważniejsze w tym, co robicie, w tym, jak układacie swoje relacje z innymi. Karta, którą widzicie, powstała z mojego snu, w którym widziałam raj. Przepiękny, kwitnący bogactwem ogród, taki właśnie rajski. Pełen kolorów, zapachów, kwiatów. I w tym ogrodzie były same nagie osoby, które nie miały nic do ukrycia i czuły się w tym raju właśnie na miejscu, swobodnie. I to była piękna niewinność, której nikt nie obawiał się, której nie trzeba było bronić, ani chronić, ani zakrywać. To był taki świat doskonały, do którego, myślę, dążymy, żeby móc być sobą, żeby niczego nie ukrywać, żeby niczego nie udawać, żeby właśnie czuć się swobodnie, żeby czuć się jak w raju. I myślę, że ta wizja raju, który tutaj powstał pomiędzy nami, będzie Wam przyświecać w tym 2024 roku. Patrzymy teraz na wszystkie karty, które wyszły dla opcji drugiej. I one opowiadają historię, w której właśnie ta prawda pracowała przez ten, można już powiedzieć, miniony rok. I bardzo aktywnie pracowała. I było dużo zamieszania, było dynamicznie. W ogóle rok był pełen takiego wykuwania czegoś, takiej pracy bardzo skupionej nad tym wyzwoleniem siebie spod właśnie tych uzależnień, kłamstw, czegoś, co nie było wasze, w czym czuliście się przedtem właśnie trudno, tak ciężko, nie mogliście w pełni oddychać. I
to odkrywanie siebie, poznawanie siebie, takich samych siebie, właśnie nagich, było bardzo rozwijające. Tutaj jest właśnie królowa buła, która jest bardzo dynamiczna, która jest właśnie bardzo też efektywna, spontaniczna, działająca i właśnie rozwijająca się. Ona cały czas kwitnie przez to, że idzie do przodu. I myślę, że ten rok był dla Was, drogie dwójeczki, bardzo rozwojowy. Bardzo dużo osiągnęłyście i to wypracowałyście same. Myślę też, że było dużo ruchu w przestrzeni, dużo jeżdżenia albo nawet zmiany miejsca. Myślę, że wiele osób, które tego słuchają, mogły coś zupełnie zmienić w swoim życiu, łącznie ze zmianą miejsca życia, zamieszkania. I myślę, że to jest teraz to miejsce, w którym jesteście. Może nie jest docelowe, bo nigdy w życiu nic nie jest docelowe. My jesteśmy tutaj na chwilę. Jednocześnie mamy czuć się jak gospodarze w jakiejś przestrzeni, w jakimś miejscu, a z drugiej strony powinniśmy jednak czuć, że jesteśmy tylko gośćmi. A czuję tu właśnie jakiś taki ogromny postęp właśnie w świadomości siebie, w świadomości życia, odnajdywanie filozofii życia w tym wszystkim, co się dzieje z nami. Myślę, że tutaj jest dużo przemyśleń. Pokazał się nam tutaj eremita, który właśnie opowiada o dosyć takiej samotnej, ale właśnie bardzo wartościowej, jakościowo drodze, która jest wędrówką mającą cel. Coraz większym światłem świecicie. Coraz bardziej wiecie, po co tu jesteście. I wracając do kart w ogóle górnego rzędu, bo one opowiadają o tym, co warto docenić w sobie, żeby móc właśnie w tym przyszłym roku te swoje zasoby wykorzystać, jak najbardziej docenić właśnie tą swoją pracę, to, co zdobyłyście materialnie, to, co zyskałyście faktycznie i że to wypracowałyście same, swoją pomysłowością, kreatywnością. Przy tym bardzo się rozwinęłyście. Być może zajęłyście się rzeczami bardziej intensywnie, z większą wiarą w siebie, bo królowa buła bardzo sobie ufa i wierzy, że sobie poradzi. I myślę właśnie, że poradziłyście sobie pomimo przemian i wchodzenia w ogóle w nowe rzeczy. Bo sześć mieczy jest energią właśnie wchodzenia w nieznane, eksperymentowania, uczenia się czegoś od nowa, bycia w nowej przestrzeni i ochrony tej przestrzeni, to znaczy zdobywania umiejętności, żeby móc być tam, gdzie chcemy. Więc tutaj widzę bardzo duży postęp, który właśnie nastąpił w tym roku. Dużo dokonań, ale takich bardzo osobistych, wypracowanych swoimi rękoma. Proszę, docencie to, kochani, bo to jest baza do tego, żeby przyszły rok był szczęśliwy. I tutaj właśnie pokazuje się na dole, w kartach dolnego rzędu, energia króla kielichów, który jest właśnie taką bardzo świadomą postawą wobec własnych emocji, wobec innych ludzi, którzy są w relacjach z Wami, którzy bardzo kochają, są dojrzali i doceniają tą pracę, którą włożyliście, być może właśnie w jakąś konkretną relację. Tutaj pokazuje mi się właśnie taki mężczyzna, który wie, co czuje. Tutaj też jest wybaczenie. Tutaj ta praca, którą włożyliście być może
przez tą prawdę, która została wypowiedziana, ona teraz zapracuje w tym 2024 roku jakimś porozumieniem, jakąś dojrzałością, jakimś wybaczeniem, jakimś zrozumieniem. Może to jest ojciec, może to jest mężczyzna, z którym jesteście, może to jest partner, może to jest przyjaciel, ale jest tutaj właśnie taka kwintesencja czułości, miłości, która się opiera właśnie na prawdzie, na szczerości. I następna energia właśnie tego już wspomnianego eremity pokazuje ukierunkowanie, światło, które Was prowadzi. To jest właśnie światło serca, to jest ten kierunek, to są uczucia, to jest wdzięczność, wybaczenie, to jest taka wyższa w ogóle świadomość celu, do którego zmierzacie. Być może będziecie rozpowszechniać te zdobyte doświadczenia właśnie o tej prawdzie, która jest taka istotna, o miłości, której doświadczacie, o wybaczeniu, które jest takie ważne. I jest tutaj energia też 9 kielichów, która w ogóle kończy to czytanie i to jest przecudna energia właśnie spełnienia radości, bycia szczęśliwymi ludźmi w miejscu, które odnaleźliście, w pracy, którą kochacie i wśród ludzi, z którymi Wam jest dobrze. To jest chyba najszczęśliwsze rozwiązanie, jakie może się wydarzyć, że właśnie czujemy to szczęście od wewnątrz siebie. Nie zawieszamy tego szczęścia na nikim innym. To my w sobie zauważamy całe pokłady możliwości, z których budujemy ten swój świat. I myślę, że osoby, które wybrały tę drugą opcję, wiedzą, co robią. Wykonują pracę, którą wybrały, którą lubią. Są pełne zaangażowania, takiego emocjonalnego w to, co robią. Są pełni przekonania, przeświadczenia, że to, co robią, jest słuszne i dobre. I myślę też, że właśnie takie jest i służy to w jakiś sposób innych, bo ten eremita pokazuje właśnie to doświadczenie, którym dysponujecie i którym będziecie się dzielić. Ku radości innych, bo w karcie 9 kielichów właśnie widzę takie spotkania, taką być może fajną społeczność, przyjaciół, rodzinę, z którymi dzielicie się tym, co w Was jest najpiękniejsze. Myślę, że uświadamiając sobie, kim jesteście, jak wartościowi jesteście i jak dużo w zeszłym roku, właśnie w tym 2023, zrobiliście sami, że to jest ogromny postęp. Takie, jeśli chodzi o Wasze życie, sądzę, takie no, dziejowe rzeczy się wydarzyły. To ten następny rok będzie taką śmietanką, którą teraz zbierzecie. Będzie pokłosiem, będzie nagrodą. Oczywiście tutaj najważniejsze jest, żebyście doceniły siebie, poklepały siebie po ramieniu, zauważyły to wszystko jako własną taką piękną pracę, pełną mądrości, samodzielności i odwagi w mówieniu prawdy. I myślę, że ta prawda niech przyświeca tutaj cały czas. No i ta wizja tego pięknego raju, który rzeczywiście pokazują tutaj karty. Jesteście w miejscu, które kochacie, jesteście z ludźmi, których kochacie, robicie rzeczy, które lubicie, więc w ogóle uważam, że to jest cudowne.
że zdajecie sobie sprawę z tego, jak jesteście szczęśliwi. Wszystkiego dobrego, kochani. Dużo szczęścia. Zapraszam Was do czytani na rok 2024. Takich osobistych, które mogą Was ukierunkować, coś wskazać, podpowiedzieć. Będą pełne takich szczegółowych tylko dla Was spraw, wskazówek. Zapraszam też, bo ukażą się na kanale, czytania na 2024 rok ogólne dla każdego znaku zodiaku. I w ogóle dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście tutaj. No i do usłyszenia. Witajcie, kochani, w opcji numer 3. I tutaj myślę, że wiedzeni wyborem karty z drabinkami, jak nazwaliście je w komentarzach, i to jest jak najbardziej trafne, bo to jest takie wyjście z czegoś, co było głębokie, trudne, to jest zobaczenie światła i to jest właśnie takie przezwyciężenie i zmartwychwstanie do czegoś nowego. I myślę, że ci, którzy to wybrali, to właśnie albo mają taką potrzebę, ale najczęściej to jest, tak to czuję, że to jest właśnie pokonanie czegoś i macie taką satysfakcję właśnie w tym podsumowaniu, że Wam się udało, że to zrobiliście, że poradziliście sobie. I ta karta właśnie oznacza taki blask światła, który czujecie na twarzy, taką radość, którą macie po wyjściu z czegoś właśnie trudnego, z jakiegoś tunelu, w którym życie Was dość mocno doświadczyło. Ale sami odnaleźliście drogę. Sami znaleźliście siłę, żeby się z tego wydobyć. I to jest właśnie taka rezyliencja, którą macie, którą należy zauważyć w sobie. To jest właśnie ta siła wstawania, to jest to coś, co w momencie, kiedy jest nam bardzo trudno i źle, nas motywuje, nas pobudza. I właśnie może trzeba przypomnieć sobie, co to było, bo to jest właśnie Wasza moc. To jest coś, do czego można się zawsze odwołać. Ten rok 2023 był dla Was rokiem przezwyciężania czegoś, przezwyciężania samych siebie, wychodzenia z ciemności ku światłu. I to mogło się Wam pokazywać w Waszych życiach w różny sposób, w różnych sytuacjach, w różnych przestrzeniach Waszego życia. Być może wielu z Was po prostu wychodziło z jakiegoś trudnego czasu po trudnych relacjach. I teraz właśnie jesteście tacy zmartwychwstani, tacy odświeżeni, już w jakiś sposób uzdrowieni. Wielu z Was miało możliwość wydobyć się z trudnych sytuacji, takich zależności jakichś materialnych, pracowych. I czujecie się teraz tacy uwolnieni i ufacie bardziej swoim siłom. Już wiecie, że nie ma sytuacji, z których nie wstaniecie, z którymi sobie nie poradzicie. Teraz spójrzmy na wszystkie karty, które opowiadają historię właśnie odnalezienia się na swojej ścieżce, odnalezienia swojej dróżki. Myślę, że karta gwiazdy, która w ogóle tutaj pokazała się Wam, oznacza, że właśnie w tym minionym roku, mówię minionym już, bo on się kończy, znaleźłyście coś, czego od dawna szukałyście. To jest miejsce, to jest być może pasja, to jest może praca, to jest może relacja, a może po prostu odnalazłyście siebie. Bo to jest właśnie takie coś, co wiecie, że na pewno jest dla Was. Że to jest to. I czujecie wspieranie
wszechświata, czujecie to połączenie. Myślę, że dla wielu z Was odsłoniło się to, czego naprawdę pragniecie, co jest Waszym celem, celem duszy być może. Nie wiem, tu jest coś, w czym rozprężacie się teraz, czujecie się coraz lepiej. Jest też energia równowagi, która mówi właśnie, że znalazłyście tą harmonię w sobie, być może w relacjach, które współtworzycie. Jest dobrze. I to jest wszystko dzięki temu, że wcześniej się waliło, paliło, burzyło, ale przeformatowało się, przemieniło się. Dzięki temu mogłyście przewartościować wiele spraw. I możecie być wdzięcznym losowi właśnie za to, że tyle rzeczy się Wam umożliwiło dzięki tym zawaleniom, które myślę jakiś czas wcześniej już burzyły Wam to takie dotychczasowe życie, a teraz ono jest całkowicie odmienione. I będzie się dalej też odmieniać, bo każda taka wewnętrzna zmiana, a myślę, że tutaj były przeprowadzone duże wewnętrzne zmiany, prowokuje zmiany na zewnątrz. I Wy odkryłyście już chyba ten mechanizm, bo jego trzeba poczuć tak od wewnątrz. Nie wystarczy tak przeczytać o tym w książce, nie wystarczy usłyszeć od kogoś taką poradę. To trzeba poczuć. Trzeba doświadczyć samemu i myślę, że właśnie to zobaczyłyście, to poczułyście i teraz tą wewnętrzną mądrością jesteście w stanie właśnie przezwyciężać wszystko, układać w swoim życiu bardziej tak, jak byście chciały, bo już rozumiecie właśnie ten mechanizm, że dużo zależy od Was samych. I myślę, że tu było dużo w tym roku podejmowanych takich bardzo świadomych decyzji, bo jest Król Mieczy, który właśnie jest bardzo decyzyjny. Jest też taki bardzo mądry, więc myślę, że tutaj wielu z Was mogło zdobywać nową wiedzę, mogło też uczyć się mówić prawdę, prawdę o tym, co jest dla Was ważne. I czuję też tutaj taką koherentność, równowagę pomiędzy tym, co w sercu, a tym, co zapodaje nam nasza wiedza, umysł. I myślę, że te kielichy, które są tutaj i w gwieździe, i pokazane są też w tej równowadze, to jest właśnie takie równoważenie wszystkiego, harmonizowanie i układanie się wszystkiego w Waszym życiu. Teraz właśnie z tych wielkich burz, które były, teraz właśnie równoważycie wszystko, układa się. Natura lubi równowagę i Wy właśnie teraz czujecie się w tym bardzo dobrze, spokojnie. I myślę, że też ze spokojem i z zaufaniem patrzycie w przyszłość, z nadzieją, że to wszystko będzie się dalej właśnie tak układać. Więc tak sumując, za co możecie sobie podziękować, czego możecie sobie pogratulować, to właśnie tej niezwykłej siły, z którą pokonaliście ciemność, wyszliście ku światłu, to, że odnalazłyście swoją drogę, że czujecie takie zaufanie wobec świata, że macie zaufanie też do siebie. Myślę, że też dużo się nauczyłyście i to w takim sensie doświadczeń, z których wyciągnęłyście wnioski, ale też rzeczywiście zdobyłyście jakąś wiedzę, którą niewątpliwie będziecie wykorzystywać w przyszłym roku. Bo teraz właśnie to,
co jest zdobyczą, taką zauważoną przez Was, Was samych, jest ogromnym zasobem i podstawą, żeby na tym budować właśnie w przyszłym roku. I myślę, że ten przyszły rok, który pokazuje nam się tutaj w kartach na dole, będzie jeszcze bardziej stabilizował Was poczucie, że jesteście na właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi. Tutaj czuję, że buduje się właśnie takie poczucie bezpieczeństwa. Być może właśnie w jakiejś relacji z Królem Mieczy, a być może z osobą, która po prostu jest bardzo mądra, bardzo szanowana. Wy obdarzacie ją też takim autorytetem. Z tym kimś być może budujecie relację, która jest stabilna i trwała. To będą małe kroki, to będzie powolne wchodzenie na wyższe poziomy tej relacji, ale niewątpliwie Wy już wiecie, że to jest to i nie będziecie się niecierpliwić. Być może wcześniej bez tych doświadczeń byłybyście bardzo napierające, niecierpliwe, drogie trójeczki, tak mówię tutaj w takim żeńskim określeniu, ale myślę, że nikogo tutaj nie urażam. Myślę, że w tej opcji coś się właśnie tak uspokaja, układa. Jeszcze bardziej czujecie się dobrze i bezpiecznie i ugruntowujecie się właśnie, czy to w relacji, czy też gniazdujecie się gdzieś bardziej, tak? Czyli być może, że wcześniej miałyście jakiś problem z mieszkaniem, lokalem, z miejscem do życia, to teraz właśnie już je w jakiś sposób odnalazłyście i się w tym rozprzestrzeniacie w taki bardzo pozytywny sposób. Myślę, że też dla wielu były to zmiany takie bardzo gruntowne zmiany, jeśli chodzi o pracę, o sposób wykonywanych takich codziennych czynności, że tutaj dużo się zmieniło i teraz jesteście spokojniejsze i cierpliwsze. I wiecie, że na pewne rzeczy spokojnie można poczekać, bo one przyjdą. I potraficie już właśnie tak rozplanować ten czas, zorganizować się do czegoś, co dopiero będzie jutro, pojutrze. Ale nie poganiacie tego, bo czuję tu właśnie taki spokój. A spokój, myślę, wynika z takiego właśnie zaufania wobec życia, wobec losu. To jest taka podstawa, którą teraz będziecie bardzo stabilizować, chronić. To jest właśnie ta nadzieja i zaufanie. I oczywiście taka praca nad tym, żeby po prostu cały czas iść do przodu, żeby nie stać w miejscu, ale jednocześnie właśnie no, takie rozprężenie, że będzie dobrze, że właśnie nic już właściwie Was nie skruszy, że to wszystko tak miało być, że układa się, że jest celowe. To jest takie przeświadczenie, które daje po prostu spokój i poczucie bezpieczeństwa. Więc tak reasumując całe to czytanie dla Was, drogie trójeczki, myślę, że po prostu to jest wychodzenie na prostą, zauważenie właśnie tego swojego kierunku, takiego, może użyję dużego słowa, ale dla wielu z Was tak jest, zauważenie swojego przeznaczenia, zrozumienie czegoś bardzo istotnego na tej drodze, ku sobie i właściwie
Czuję, że teraz ta świadomość bardzo dużo Wam toruje, bardzo pomaga w wychodzeniu z wszelkich problemów. I w zasadzie ten przyszły rok tutaj nie rysuje się już jako w ogóle pokonywanie jakiegoś problemu, tylko takie ustalanie czegoś, utrwalanie, takie upiększanie czegoś, co już jest, takie rozmoszczenie się w czymś i poczucie właśnie przyjemności, że to mamy, że to jest właśnie bezpieczne, że to jest trwałe, że nie trzeba o to walczyć, zabiegać, bo to jest. I myślę, że właśnie ta świadomość daje Wam taki pokój i spokój. No myślę, że to wszystko, kochani. Zaufajcie sobie, zauważcie właśnie w tym wszystkim, jak dużo zależy od Was, jak dużo już dokonałyście. Docencie siebie po prostu. No a ten rok właśnie przyszły będzie takim zbieraniem owoców z tego, co już zrobiłyście. Zapraszam Was w ogóle do czytań osobistych, na przykład na rok 2024, bo teraz jest bardzo taki dobry czas, żeby zrobić te podsumowania i żeby móc tak rozplanować energię na ten rok następny, żeby też widzieć, czym dysponujemy, jakie są nasze predyspozycje, co jak gdyby kontynuować, a czego na pewno nie. Zapraszam, będą też na kanale czytania ogólne na 2024 rok. No i w ogóle jeszcze raz Wam dziękuję za to, że tutaj jesteście i wszystkiego pięknego.